Cześć, nazywam się Kasia. Jesteśmy w szkole tańca Olala, gdzie uczymy pole dance, burleski, mamy różne formy fitnessu. Nigdy nie byłam zawodową tancerką, ale amatorsko tańczę od kilkunastu lat. Odkąd przeprowadziłam się do Warszawy, czyli to już jakieś 5 lat będzie, nie mogę i nie wyobrażam sobie życia bez tańca. Z pole dance pierwszy raz miałam do czynienia 3 lata temu, kiedy powstała szkoła Olala i zaraziłam się totalnie, jest to moją największą pasją. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że na co dzień pracuję jako dziennikarka i wcześniej była to moja praca na pełen etat. Prowadziłam zajęcia wieczorami, natomiast teraz role się odwróciły i właściwie w dzień trochę pracuję jako dziennikarka, już jako freelancer, natomiast wieczory spędzam tutaj po kilka godzin i nie wyobrażam sobie bez tego życia. Jest to moja pasja i dopiero teraz czuję, że żyję. Osobom, które nie mają styczności z pole dance, kojarzy się on z tańcem erotycznym, z gogo, z lap dance, z laskami, które gdzieś tam się przy tej rurce rozbierają i wiją wokół niej. Pole dance to nie jest taniec przy rurze. Pole dance to jest taniec na rurze i to jest w większości właściwie akrobatyka. Nawet mniej taniec, można by powiedzieć. Taniec jest 30% całości pole dance, reszta to jest akrobatyka, to jest siłówka. To jest super hardkorowy trening, który kształtuje absolutnie całe ciało od góry do dołu. Tutaj pracują nam naprawdę wszystkie mięśnie. Co mnie urzeka w pole dance, to, że on cały czas się rozwija i jest dyscypliną sportową jak najbardziej. Prawdopodobnie w 2016 roku będzie dyscypliną olimpijską. Trzymamy wszyscy za to mocno kciuki. I on nigdy się nie kończy. Te figury cały czas powstają. Ta dyscyplina jest dosyć świeża, więc tancerze, akrobaci, ci, którzy ją uprawiają, cały czas wymyślają coś nowego, więc możemy się wszechstronnie rozwijać. Co więcej, oprócz siły potrzeba jest rozciągnięcia. I pięknie ciało wygląda w tym ruchu, kiedy jest rozciągnięte, kiedy jest silne. No, co tu dużo mówić, no, pole dance jest piękny, jest piękną dyscypliną sportową jak najbardziej. Może ją trenować każdy, jak najbardziej. Oczywiście jedna osoba poradzi sobie na tym drążku lepiej, druga osoba będzie sobie radziła gorzej. To jest uwarunkowane od bardzo indywidualnych predyspozycji zarówno naszego ciała, tego, czy już wcześniej coś trenowaliśmy, czy tańczyliśmy, czy jesteśmy rozciągnięci. Większość dziewczyn, które do nas przychodzi, są z ulicy po prostu. Nigdy nie trenowały, nie uczyły się tańca. Po kilku miesiącach regularnych zajęć dziewczyny widzą rezultaty. Nie da się ich nie zauważyć i to jest fajne, że cały czas idą do przodu, uczą się czegoś nowego, widzą, ile tak naprawdę potrafi kobiece ciało. Trenujemy dwa razy w tygodniu, trening trwa godzinę. Pierwszą częścią jest rozgrzewka, która jest bardzo ważnym elementem, nie tylko dlatego, że musimy się rozgrzać, ale także zbudować siłę, robimy mnóstwo brzuszków, robimy pompki. Są również elementy rozciągania, które są bardzo ważne na późniejszym etapie nauki. Później przechodzimy już do uczenia się konkretnych elementów. Ja zwykle zaczynam lekcje od nauki figur, które są kręcone.
Następnie przechodzimy do figur, które wymagają więcej siły. Kluczowym etapem zajęć jest znowu rozciągnięcie ciała i taka chwilowa relaksacja. Czekolada. R&B. Barcelona. Kabriolet. Pies.